Siemaneczko, to Beściaki, z tej strony Bora. To jest gierka Gothic 3 i 15 odcinek z tej serii. W tym odcinku pójdziemy sobie tą drugą drogą, którą nie podążaliśmy tutaj do Montery, tylko całkiem odmienną, tam gdzie jest bardzo dużo bandytów, bo i tak musimy się wrócić do... Kurczę, bodajże Denisa, tak on się nazywał? Aha, tym jeszcze to powiem. Cudowny, ciepły ogień. No i dobra, to już chyba powiedziałem. Wyciągnę sobie łuk lepiej. Cóż za takie przestoje. Początek gry już takie przestoje. I teraz pójdziemy chyba w lewo, ile dobrze pamiętam. Zaraz to obadam. Kurde, już z miesiąc czasu nie grałem w Gothica 3. Ostatni raz jak grałem, to patrzyłem 3 września. Mapa. Kurczę, no nie jestem pewny. No dobra, pójdźmy sobie tędy. Ale nie jestem tego nadal pewny. Chyba jednak nie tutaj. Tu byli orkowie, tam byli leśni gońcy. Nie tędy. Troszeczkę będę błądził na początku. O, zębacz. Zapomniałem, że mam na górce nie atakować. Cholera. Jeszcze z 2 razy go śmignąć. O, nie, dobra, wyciągam miecz. Chodź tu, gadzino. No gdzie idziesz, to tak cię załatwię. Jaki penis. Gdzie masz kolegów? Dobra, załatwiony. Co tam jest na dole? I don't, nie wiem. Dobra, wyciągamy łuk. Czemu nie mogę wyciągnąć łuku? Co jest? Jaka jazda? Łuku nie mogę wyciągnąć? Bo nie za bardzo wiem dlaczego. He, na spacji mogłem wyciągnąć, a na dwójce nie mogłem. Ciekawe. Tutaj będzie więcej tych zębaczy, coś mi się wydaje. Ale będziemy ich zabijać. Będzie dodatkowe doświadczenie zawsze. Nie trafiony. Trafiony w dupsztala. Dobra, wyciągamy miecz. Chodź, gnoju. Dobra, hasta la vista. Bieremy wszystko. No patrzcie, znowu na dwójce nie mogę wyciągnąć. A teraz na dwójce mam miecz? No i coś tu mi ten... Nie pachnie fajnie. Na trójce teraz mam łuk. Jaka jazda? Aha, no tak, kurwa, jestem... walnięty w łeb. Ostatnio grałem za dużo w Ryzena. Znaczy za dużo. No, grałem w Ryzena po prostu i... na dwójce była kusza. Co to jest za chałupka, bo nie pamiętam. Ben. Ktoś ty Ben. Cholera, nie pamiętam tego. Gdzie ja w ogóle jestem? Czekajcie, muszę sprawdzić na mapie. Ja idę w stronę Tralis, czyli źle idę. Źle. Kolejny najemnik. Ale pogadamy już z Benem. Nangel, zamierzasz sprawiać problemy? Znikaj stąd! Dość już wycierpieliśmy. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Dalej! Nie boję się ciebie! Spokojnie, dzieciaku. Nie szukam kłopotów. Twoje szczęście. O, doprawdy. Nie strasz. Żaden sługa nie odezwałby się do mnie w ten sposób. Sługa? Nie jestem sługą.
Mam znajomości na wysokich szczeblach. Chyba drabiny. Kto? Na przykład orkowie na wykopaliskach świątynnych. Kto konkretnie? Nadzorca? Jakaś ściema. Tamtejszy nadzorca. Jak się nazywa? A czemu miałbym pamiętać? Ci wszyscy orkowie wyglądają tak samo. Nie wierzę w ani jedno słowo. Naprawdę? Pracowałem dla orków w świątyni. Moja łopata musi gdzieś tam leżeć. Doprawdy? No rozejrzyj się, jeśli mi nie wierzysz. A co z tego będę miał, jeśli znajdę tę twoją zardzewiałą łopatę? Jeśli przyniesiesz mi łopatę, powiem ci, jak możesz zdobyć dużo złota. Naprawdę? To się robi coraz bardziej niedorzeczne. Hej! Może i jestem lekkomyślny, ale na pewno nie jestem kłamcą. Jasne? To się okaże. Czekajcie, zapiszemy sobie i spróbujemy mu i przeprowadzić Yumę. Dobra. Czarny robar. Dobra, wiecie co, ja się tutaj z wami rozłączę i na tej drodze już, gdzie będą tam ci bandyci, żeby nie marnować czasu, po prostu włączę nagrywanie. Dobra, okej, o ile się nie mylę, to teraz jestem przy tym dużym obozowisku bandytów. No tak, nie mylę się. Będziemy sobie po troszku ich wyciągać i ubijać. Ani kroku dalej. O, już do mnie się je z łuku. Więc jednak cię dorwałem. Pierwszy trup. Groźny jakiś bandyta już do mnie biegnie. Dobra, wyciągamy miecz. Twoja kolej. A, zawryj się. Czekajcie, musimy do tego z łukiem dojść pierwsze. Żeby za nas nie zadźgał z daleka. Gień, śmieciu. Dobra. Żeby tylko nie ustawiać się z nimi z górki. O, i teraz chodzi o mnie. Maryśka, giń. Oj, kamień. Zabiję go? Dobra, spoko. Spoko, odpadł. Jeszcze to jest dwóch, tak? Tak. No, dawać, panowie, dawać. Ten z halabardą, proszę bardzo. I jeszcze słaby bandziorek. Okej. Pozbieramy sobie wszystko, co tutaj mają. Wszystko nam się przyda, oczywiście. Co, już ten miecz wziąłem, czy nie wziąłem? Chyba nie chcę tego słyszeć. Tu jest coś, miecz. Lepiej się nie wtrącaj. Miska ryżu, co, Chińczyk jakiś? Od tego groźnego bandyty gdzieś miecza mi brakuje, tylko nie wiem, gdzie jest. Jest. No okej, dobra, zrobimy zapis. Żeby potem nie było jakichś niespodziewanek. Zapis zrobimy tutaj, tak. Łyczek chyrby. I ciśniemy resztę bandytów. Tam na górze dwóch widziałem, no właśnie. Ale wyjdzie zapewne więcej. Trochę wyżej strzała. Dostał. O, kurde. Teraz ich troszkę biegnie. Ten ma łuk. Ani kroku, mówisz? A mogę zrobić dwa kroki? Patrzcie, trochę ich tu biegnie. Bojaj się, giń. Gdzie jest ten z łukiem? Tutaj go nie ma na razie. Dobra, spoko. Wyciągniemy sobie miecz. Wow. Koleś. Zjebałem. Wypierdalam. Nadal żądzę. Nie trzeba było ze mną zadzierać. Kupa. Jeszcze mam drgawki pośmiertne. No cóż, nie wiem jak to zjebałem, ale to zjebałem. Spróbujemy to przeprowadzić jeszcze raz, ale już dobrze.
Ten z łukiem się wycofał, spoko. Więc jednak cię dorwałem. Dawać mi tu, dziewczynki, dawać. Nie obijać się. Myślę, że ten z łukiem jednak jest. Nie ma, dobra. Ten z halabardą, na niego trzeba uważać. Wow, bo zaraz mi jebnie. Dobra, muszę być pierwszy. Dobra, dwóch padło. Trzeci również, ten jest na dole, oj. Nie będzie chyba źle. Dobra, i jeszcze jeden na górze. No chodź, że tu słaby bandziorku. Dobra. Kolejna seryjka wykończona. Nie mają tu wiele rzeczy, ale zawsze będzie do sprzedania, co nie? Proste. Grosz do grosza i też się zbierze. Tu po lewej nikogo jeszcze nie było? Nie, dobra. Strzał, to ja mam dostatek. Chociaż nie mam dostatek, zapomniałem. Właśnie, ja muszę te strzały gdzieś pokupować. Ten się w krzakach gdzieś schował. Tu jest kolejna strzała. Z tego już coś zabrałem? Aha, chyba wcześniej, dobra, spoko. Ale tutaj gdzieś był ten, o właśnie, którego z łuku zestrzeliłem. Dobra, tam są na górze kolejni, czyli znowu zapis. Żeby jakiejś muki nie było kolejnej. Kurde, nie wiem, czy w tym odcinku dam radę sobie tutaj wszystkich wypykać. Może tak, a może nie, no kto to wie. Tu jest ten z łukiem. Raz dostał strzała, ale drugi raz już nie. Wiedziałem, że ja dostanę. Dostał. Ani kroku da, więc jednak dostał. Dostał. Jeszcze raz, stój. Dobra, spoko, wyciągamy miecz. Tego bandziorka teraz. Ile tam jest jeszcze? Jeden czy dwóch? Za mną jest jeden, wiedziałem, że... Tak czułem. Tak pamiętałem, tak widziałem, że jest dwóch. No gdzie leziesz? Chodź tu jeszcze, ty gadzino jedna. Punkty doświadczenia mi znowu wpadną, chociaż punktów nauki to ja mam, kurde, was 70 już. Na pewno mam ich dużo. Co jest? Dobra. Bierzemy wszystko. Wszystko, co macie. Oczywiście, że biorę strzałę. Złoto również. No nic, nie odpuszczę, no nie ma co. 44 tysiące, trochę tego złota jest. Ale to i tak kropla w morzu moich potrzeb. Przyjdzie mi kupić lepszą zbroję i co ja zrobię? Ten jak padaka zrobił. Tylko się na ziemię nie opadł. Aha, widzicie, zapomniałem o tym gościu z łukiem. Spoko, dobra, kolejny zapis. Zapisy na szczęście szybko trwają. Wczytywanie trwa dłużej. O wiele dłużej. Nie miecz. Tylko łuk. Gdzie kogoś widziałem? Dam ci popalić. No to chodź. Jak wyskakujesz pojedynczo, zapraszam do tańca. Na szybko cię ofikam. Ciekawe, czy tam ci dwaj też to zobaczą i wpadną tutaj na imprezę. Twoja kolej. A jednak. Jeden z łukiem, nie, z kuszą. Chodź. Zapraszamy. No chodź, jeszcze kawałek. Dobra, teraz ja do ciebie dojdę.
Dzień dobry. Jakie ow? Tamten nie widział, nie widział. A, szkoda. Taka fajna imprezka była. Dobra, tutaj po lewej stronie ich jeszcze nie ma. I tu poniżej. Tutaj ich nie ma, a po lewej... Czekajcie, pozbieram sobie od razu tutaj wszystko, co jest do wzięcia. Tu jest jakiś kuferos. Kurczę, odcinek znowu będzie miał po 20 minut. Ja znowu będę go wrzucał 4 godziny. No tak nie może być. Tak zdecydowanie nie może być. Jakie 4 godziny? Ja przecież, kurde, tu mi się dupne odcinki robią. Raz odcinek z Gothica, tylko nie pamiętam już który, wrzucałem, kurde, przez całą noc. Chyba 8 godzin. Właśnie. Tylko poczekaj, chłopcze. No poczekam, poczekam, chodź. I nie mów do mnie chłopcze, chłopcze. Dobra. Tu jeszcze mamy kuferek. I teraz tak, do jaskini wejdziemy sobie później. Z tegoż względu, że nie chcę odcinek naciągać za bardzo powyżej 20 minut. A jeszcze chcę pogadać z tym gościem tutaj na dole. W końcu jestem szpiegiem na usługach Merrika, nie? Nie wiem, jak on się nazywał. Denis chyba? Denis Penis? Chyba tak. Kurczę, nie pamiętam. Dominik. Widziałem się z przywódcą najemników w Monterze. Doprawdy. No, najwyższy czas. Pokaż mi swoje towary. Co tu jest? Coś tu jest nie tego. Przecież ja miałem... Coś mi tu nie pasuje i to bardzo. Czekajcie, sprawdzimy. I jak lojalni są? No właśnie. Nie, to nie jest to. To jest to! Tak, to jest to, tylko nie rozumiem, dlaczego Dominik nie ma takiej opcji. Prawdopodobnie z nim miałem nie rozmawiać. No ciekawe. Koniec z tym, nieważne już to teraz, już to jest nieaktualne od wczoraj. No, dobra. Trochu bandytów, żeby sobie wybili w tym odcinku. Niepotrzebnie stręciłem do tralis, bo tak to bym... Tu po prawej stronie jest przecież kufer jest. Nie zauważyłem go wcześniej. Widzicie, jaka ze mnie ślepa kura? O, chochla i pochodnia. Całe życie o tym marzyłem. Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Już, czekajcie, jeszcze upiekę. Chociaż nie wiem, po jakiego grzyba. Mam tego trochę. 110, pięknie. Wejrzę, kończ już, wstydu oszczędź. Do tej jaskini sobie wejdziemy już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było do beściaki na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, wiecie co macie robić. Standardowo łapa w górę oraz jakiś wasz komentarz zawsze mile widziany. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z całą serią z Gothica, lecz nie tylko, z pozostałymi również. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.